żadnych sztuczek, dwa jajka i sól i czysta piwnika. Zobaczymy, za którym razem nie wyjdzie. No to jedziemy pierwszy. Nie ma kleju żadnego. Jajka nie są ugotowane, są surowe. I zobaczymy, czy uda mi się postawić jedno jajko na drugim. Ręce trochę mi się trzęsą. Kurwa mać. Pierwsza spalona. No to jeszcze raz. Moczymy w soli i stawiamy. Ćwiczymy równowagę. Nie pykło. Ale jaja. Tak to nie wyjdzie. Salmonelli może nie dostanę. Zobaczymy. Podejście trzecie. Może być. Beczkę soli zjem, zanim ustawię to jajko. Próba czwarta. Thank you.
Kurczę. Żeby brzydziej nie powiedzieć. Biała śmierć. No, blisko już. Jest. Sama fizyka. Pomiędzy jajkami znajduje się kilka ziarenek soli. Pomiędzy jajkiem tym, a blatem, to samo, żadnego kleju. Przybliżam teraz, byście mogli zobaczyć, że tutaj nie za bardzo widać tej soli, ale tutaj drobniuteńkie kryształki widać. I tutaj też. A żeby teraz udowodnić, że nie ma w tym żadnych sztuczek, tutaj wszystko, tutaj nic nie ma, tutaj żadnych nitek czy czegoś tam. Po prostu te jajka rozłączę, żeby nie udowodnić, że one nie są sklejone z blatem. Pach, pach. No i oczywiście to są jajka surowe. A jak sprawdzić, czy one są surowe, nie rozbijając ich? Wystarczy je zakręcić, zobaczyć, czy będą się kręciły. Jeśli będą się kręciły, to znaczy, że są one gotowane. Ale ty się nie chce kręcić, jak widać. A te jajo też się nie chce kręcić. Wystarczyło do ustawienia takiego fajnego postumentu z jajek. Zwykła sól kuchenna. I trochę cierpliwości. Życzę wam powodzenia